Na placu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży odbyły się 8. Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Łomżyńskiego. Na starcie stanęły najlepsze drużyny z poszczególnych gmin. Składają się one z dwóch konkurencji. Pierwsza konkurencja, która się przed chwilą odbyła, to są ćwiczenia w sztafecie bojowej, natomiast za chwilę rozpoczną się ćwiczenia bojowe, które polegają na, jak Państwo widzicie tutaj, uruchomieniu motopompy, podaniu prądów gaśniczych i strąceniu pachołków oraz tarczy łamanej. Dziewczęta z OSP Jeziorko to prawdziwe weteranki zawodów. Najtrudniejsze skupienie. Skupienie. Przede wszystkim, jeżeli każdy robi swoje, trzeba się przede wszystkim zgrać, dlatego jest potrzeba mnóstwa treningów. Ale radzimy sobie. I to całkiem nieźle. W poprzedniej edycji druhny ochotniczki z Jeziorka zajęły drugie miejsce w województwie. A nie jest to takie łatwe. Panie noszą bowiem takie same wyposażenie jak panowie. Szybciej! Tak, to waży. To buty mamy ciężkie, mamy umundurowanie ciężkie, do tego pasy. I wiadomo, no, w bojówce robimy to samo co panowie, tak? Czyli te węże zsawne są też ciężkie. W tym roku dziewczyny będą robić, będą miały debiut, nowe dziewczyny z wężami. Ogólnie właśnie tyle mamy ułatwienia, że nie mamy tej ściany, co chłopaki. Bo my mamy płotek normalnie do przeskoczenia, a reszta to samo. Ale dajemy radę. Dzisiaj kobiety w strażackim mundurze nie budzą już takiej sensacji jak jeszcze kilka lat temu. Panie coraz częściej wyjeżdżają do akcji. Jednak żeby być gotowym do zawodów i realnych akcji bojowych, zarówno panie, jak i panowie muszą ciężko pracować. Codziennie mamy treningi wieczorem na naszym boisku szkolnym w Jeziorku. Przygotowuje nas do tego nasz trener ukochany pan Jan Mertens. No, codziennie jest trening, zawsze robimy to samo. Czyli bojówka, sztafeta. Każda jednostka, jedna mniej, druga więcej, ale każdy ćwiczył, bo bez ćwiczeń to jednak widać na zawodach wychodzi, że jeżeli która jednostka nie ćwiczyła, to od razu widać po efektach. No. Przygotowaliśmy się miesiąc czasu do tych zawodów. Na czym one polegają, te przygotowania? To trenujecie codziennie wieczorami, czy jednak... Wieczorami, bo każdy pracuje, nie ma czasu i jak po pracy się wszyscy jakoś spotykamy i ćwiczymy. Tutaj trzeba naprawdę chylić czoła przed kolegami, którzy poświęcają swój czas, niejednocześnie biorąc urlopy w pracy i no, rodziny tak samo mają trochę więcej problemów z tym związanych, ale no, to jest przykład właśnie tego poświęcenia strażackiego ochotników, bo wiadomo, zawodowi mają inne obowiązki, regularne ćwiczenia, my niestety no, tylko wyrywkowo, a szczególnie przy zawodach powiatowych, tu już jest taki szczebel wyższy, staramy się przygotować jak najlepiej, no, ćwicząc wieczorami czasami i nocami, bo i tak bywa. I tak wygląda nasze przygotowanie do zawodu. A jak oceniają druhów ochotników strażacy zawodowi? No właśnie, trudno oceniać dzień przed zachodem słońca, prawda, a zawody przed zakończeniem. Niemniej widać znakomite przygotowanie takie i biegowe, i wyćwiczone te ruchy związane z użyciem sprzętu. Widać po prostu dobry trening i zapał. Zawody to nie tylko rywalizacja, to także okazja do wymiany doświadczeń oraz sprawdzenia w praktyce sprzętu i stanu wyszkolenia druhów. A to jest ważne, gdyż strażacy ochotnicy coraz częściej wzywani są na akcje. Każda akcja ratowniczo-gaśnicza praktycznie na terenie powiatu łomżyńskiego jest udziałem jednostek OSP powiatu łomżyńskiego, więc często również biorą udział w działaniach na terenie miasta Łomży, także bez nich byśmy byli tutaj mocno ograniczeni, jeżeli chodzi o działania. Jest to spowodowane tym, że zawodowe jednostki ratownicze rozlokowane są przede wszystkim w miastach powiatowych. To są lokalizacje położone zbyt daleko od siebie. Bardzo często jest tak, że przecież w jakichś niekorzystnie położonych miejscowościach, małych miasteczkach, wsiach, też przecież powstają najróżniejsze niebezpieczne zdarzenia. Pożary, wszelkiego rodzaju nieszczęśliwe wypadki, awarie, tak jak w mieście. Tylko może rzadziej, bo jest mniejsze nasycenie ludnością i sprzętem. I w związku z tym, że w tych różnych lokalizacjach powstają najróżniejsze niebezpieczne zdarzenia, to niejednokrotnie pomoc tej zawodowej formacji ratowniczej, na przykład Państwowej Straży Pożarnej, jechałaby za długo, bo jechałaby z odległości na przykład 30 kilku kilometrów. Tymczasem przez to, że
pewne tradycje, pewien taki przepiękny entuzjazm ludzi we wsiach, w małych miastach spowodował, że powstały ochotnicze straże pożarne i że te OSP ciągle się szkolą, dosprzętowiają, to mamy taką gęstszą sieć ratowniczą, uzupełnienie tej sieci zawodowej. I OSP, będąca tuż w pobliżu, może w tej miejscowości, może kilka kilometrów od tej miejscowości, może niejednokrotnie dojechać szybciej niż Państwowa Straż Pożarna, na przykład z odległej Łomży czy Grajewa. Aby skutecznie nieść pomoc, strażacy ochotnicy muszą być nie tylko dobrze wyszkoleni, ale także wyposażeni. A z tym bywa różnie. Często na ich wyposażenie trafia sprzęt wycofywany z jednostek PSP, który choć jest w dobrym stanie, to nie zawsze spełnia oczekiwania strażaków ochotników. Dlatego ci biorą sprawy w swoje ręce. Tak jak strażacy z OSP Mątwica, którzy sami uzbierali pieniądze na zakup nowego samochodu bojowego. Za wyjazdy, za które płaci nam gmina, to jest 10 zł za godzinę, żeśmy odkładali przez kilka ładnych lat, nie korzystając z tych środków na własne cele, tylko odkładaliśmy. No i efektem tego jest ten samochód, no zresztą tam jeszcze i składki żeśmy porobili, sprzedaliśmy używany samochód Land Rover, który był na wyposażeniu jako samochód techniczny. Oczywiście po zakupieniu stara przerzuciliśmy sprzęt z tego Land Rovera na stara, później zakupiliśmy tego Jelcza. I tak dzięki własnej zaradności oraz przy wsparciu gmin strażacy ochotnicy wyjeżdżają do akcji, często kosztem rodziny. Dlaczego? To już trzeba mieć we krwi od urodzenia. Dużo tradycje rodzinne. Mundur dlatego, że u nas w rodzinie jest od zawsze mundur strażacki, dziadek, tata, bracia, także musimy podtrzymać tradycję. Ale sporo jest osób, którzy nie mieli styczności ze strażą, ale angażują się to z własnej przyjemności, z własnej chęci pomagania innym. No wiadomo, gromadzenia się wśród swoich, to jest właśnie to. I jeszcze powiem jedno, są miejscowości, gdzie nie ma straży i tam widać, że tam nie ma życia. Nie ma życia takiego kulturalnego gromadzenia się, a tam, gdzie są jednostki OSP, tam właśnie coś się dzieje, no i co? I straszne jednak dyscypliny uczy. No tutaj można powiedzieć, że strażacy to są wzorem jednak zachowań takich codziennych i tu musiałbym podziękować chłopcom właśnie za te zachowania, bo naprawdę sprawują się wspaniale. Ósme powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Łomżyńskiego w gronie kobiet wygrała drużyna OSP Jeziorko, która jako jedyna zgłosiła się do rywalizacji. Wśród mężczyzn najlepsza okazała się drużyna OSP Mątwica przed OSP Jeziorko i OSP Pniewo. Odbyło się pierwsze spotkanie z finalistkami, spotkanie organizacyjne, spotkanie, podczas którego finalistki podpisały umowę. Wspólnie czytałyśmy również regulamin udziału w konkursie. No, mam nadzieję, że każda dziewczyna dzisiaj świadoma swoich przyszłych obowiązków podpisała umowę i zwarta do pracy za tydzień przychodzi na próbę. Właściwie może niekoniecznie nawet na próbę, ponieważ w przyszłym tygodniu odbędzie się sesja zdjęciowa z udziałem finalistek. Ta sesja zdjęciowa opublikowana będzie na naszej głównej stronie. Będzie to pierwsza oficjalna sesja z portretami kandydatek oraz z opisem imię, nazwisko, wiek, zainteresowania, podstawowe informacje o każdej dziewczynie. Sesja zdjęciowa rozpocznie się o godzinie 8 rano. Na początku każda z dziewcząt będzie malowana, czesana przez wizażystów i stylistów. Następnie zjawi się na sesji, podczas której zostaną wykonane dwa zdjęcia. Jedne zdjęcie wykonane będzie twarzy, a drugie całej sylwetki. Najprawdopodobniej będą to zdjęcia w koszulkach firmowych oraz w krótkich spodenkach i w szpilkach. A teraz strana. Głównym tytułem będzie Miss Ziemi Łomżyńskiej oraz Miss Ziemi Łomżyńskiej Nastolatek. Tytuły boczne pierwsza wicemis oraz druga wicemis. Być może zwiększymy do trzeciej oraz czwartej wicemis. To jest jeszcze w kwestii ustaleń. Będzie Miss Internetu i Miss Publiczności.
gala finałowa, która będzie miała miejsce 14 listopada w Filharmonii Kameralnej, będzie polegała na 6 wyjściach tematycznych. Pierwszym tym wyjściem tematycznym będzie wyjście w takich strojach aerobowych, czyli w koszulkach, krótkich spodenkach i tenisówkach. Kolejnym wyjściem będą być może stroje biznesowe, czyli spodnie, marynarki, suknie, eleganckie po prostu ubiory. Kolejnym wyjściem będą suknie ślubne, suknie wieczorowe. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć jeszcze, jaka będzie kolejność tych wyjść wszystkich, natomiast najprawdopodobniej będzie ich około 6. No, mieliśmy dzisiaj, ja to tak określiłem, testowanie pojemności autobusu komunikacji miejskiej. Miało to na celu przybliżenie młodzieży tego środka transportu. Wiązało się też z dniem dzisiejszym, który jest ogłoszony bodajże Światowym Dniem Bez Samochodu. Osobiście wolę jeździć samochodem, a tak w ogóle jakbym miała wybierać, to bym wybrała spacer, choćby dla zdrowia. Można jednak korzystać na przykład z MPK-ów albo z rowerów, nie wiem, niekoniecznie trzeba jeździć samochodem. No w autobusie było dosyć ciasno, no ale jeszcze trochę osób by się tam zmieściło. Jakby tam wzięli się na kolanach i stali na tych siedzeniach, to by się jeszcze trochę osób zmieściło. Były jeszcze dostępne miejsca leżące na suficie, więc spokojnie jeszcze by się zmieściło trochę ludzi. No, na barana jakbyśmy się wzięli, to by było dobrze. Dzisiejszy happening, bo to w sumie zabawy, potraktowaliśmy, zaprosiliśmy szkoły średnie i Państwową Wyższą Szkołę Studentów do wspólnej zabawy, żeby pokazać tak naprawdę, ile w autobusie się może zmieścić osób. Chodzi o pokazanie tej młodzieży, która weszła do autobusu, bo założę się, tak że pytałem co niektórych, to niektórzy byli pierwszy raz w autobusie. Co to oznacza? Że jak ktoś nie był w ogóle w autobusie, to jeśli nie będzie miał powodu, to nie siądzie, nie będzie przyczyny. Więc tutaj stworzyliśmy sytuację, gdzie ktoś tam siadł do autobusu i może się zaciekawi, że jednak to jest dobra forma dojazdu i może skorzysta z tego i będzie kupował bilety, będzie jeździł autobusem komunikacji miejskiej. Trochę ciasno, ale nie wiem, no. Komfortu nie było. Oczywiście można to potraktować również tak zabawowo, że kolejna szkoła, która będzie biła rekordy, będzie chciała zmieścić większą ilość osób, to będzie się bardziej starała, a staranie może polegać na tym, że będziemy utrzymywali dietę, będziemy wysportowani, biegali, żeby byli szczupli, żeby tych dzieci weszło młodzieży jak najwięcej. Także dodatkowy argument na to, że z komunikacją miejską można się odchudzać, można mieć sylwetkę szczupłą. 150 osób weszło, jeżeli 150 osób u nas weszło, to myślę, że jak inne szkoły wejdą bez plecaków i będą brać się na kolana, na barana i tak dalej, no to myślę, że dadzą radę. Już rozmawialiśmy z panem dyrektorem, stwierdziliśmy, że powtórzymy ten wyczyn wiosną, kiedy będą dni otwarte Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Myślę, że 20 osób więcej zmieścimy. Chcemy z dnia bez samochodu za jakiś czas zrobić rok bez samochodu. Może się to uda. Mam taką nadzieję. Jeśli po mieście i jeśli można, to jeździmy MPK-ami. Korzystałam. Wiadomo, jak w mieście. Ale jeżeli mogę gdzieś przyjść na piechotę, to tak najbardziej. Ja jestem akurat z Łomży, blisko tu mieszkam, to nie dojeżdżam, ale do dziewczyny czasem dojeżdżam. Ale tak to nie. Ja się poruszam głównie pieszo, ale jeśli już muszę dojechać gdzieś dalej, to korzystam z MPK-u właśnie. Ja przez pierwszy rok jeździłam autobusem, bo w innej szkole się uczyłam, ale teraz pieszo dochodzę. Nie, ja blisko mieszkam 5 minut, także... Jak dużo osób korzysta z komunikacji miejskiej, to wychodzi dla wszystkich taniej. Stąd też zachęcamy do tego, żeby jak najwięcej osób jeździło. Ja obiecuję, że w ślad za tym pójdą kolejne obniżki ceny biletu, bo no, trzeba zauważyć, że po 18 w Łomży jesteśmy takim rewenentem w skali kraju. Po 18 są tanie bilety, bo mamy 2 zł normalne i złotówkę bilet ulgowy. Dzisiejszy dzień jest takim symbolem tak naprawdę, bo jest tydzień zrównoważonego transportu, ale myślę, że warto pokazywać, że z komunikacji miejskiej warto korzystać na okrągły rok, szczególnie no, w okresie zimowym. Tutaj szczególnie panie, które muszą rano wstać, odśnieżać samochód czy skrobać, a zapali albo nie zapali. Warto korzystać z komunikacji miejskiej, bo jeszcze nie zdarzyło się, tak jak ja pracuję w MPK, żeby autobus jakiś nie wyjechał, a jeśli nawet nie wyjechał, to następny wyjeżdża z powodu niskiej temperatury. Oczywiście zdarzy jakieś tam awarie, sytuacje awaryjne, że autobus się spóźni gdzieś z różnych względów, czy korki, czy objazdy, roboty na drodze, ale generalnie nasze autobusy są punktualne i nasze autobusy dojeżdżają wszędzie tam, gdzie pasażerowie potrzebują. 94, 95.
To co liczy w sumie? Nie wiem, 94 plus 50, ile tam było? Dzisiaj zmieściło się 140-150 osób, akurat nie liczyłem dokładnie, więc wierzę na słowo paniom, które liczyły. I biorąc pod uwagę statystycznie, że samochodem osobowym, no może na razie normatywnie, jeździ 4-5 osób, no z reguły 5 osób, no to 150 dzielone przez 5, to mamy 30 samochodów osobowych, spokojnie może być zastąpionych jednym autobusem komunikacji miejskiej. A biorąc pod uwagę to, jak Państwo zauważycie, po mieście rzadko się zdarza, że jedzie pełen zestaw w osobówce, z reguły to jest statystycznie 1,5 osoby, 1,7, no załóżmy 2 osoby, no to przelicznik jest bardzo prosty. I teraz wyobraźmy sobie sytuację. Mamy parking na 50 samochodów, który zajmuje ileś tam powierzchni. Wystarczy autobus, przystanek wydzielony dla autobusu i to jest raptem zajmuje powierzchnię 2-3 samochodów osobowych. Łatwiej utrzymać dobrą komunikację miejską, jest to tańsze na pewno i ze strony pasażera jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo można dojechać praktycznie w Łomży we wszystkie punkty takie istotne, gdzie są zainteresowani mieszkańcy, żeby dojechać. Nie, wygodny nie jest na pewno. Ja po prostu nie jestem zwolenniczką tak jakby MPK-ów, jakichkolwiek tych więc. Nasze bilety są skalkulowane komunikacji miejskiej na średnie nasze napełnienie. Stąd też cena ta 2,80-2,60 bilet elektroniczny, ale wystarczyłoby, żeby jeździło naszą komunikacją dwa razy więcej osób, a jest to możliwe, pokazaliśmy dzisiaj, że nie ma problemu, to te bilety by były dwa razy tańsze. Czy tak naprawdę nie wszystko zależy od MPK. My robimy wszystko. Mamy bardzo dobre autobusy, mamy dobrych kierowców, ale teraz potrzebujemy w cudzysłowie dobrych pasażerów, czy takich, którzy będą jeździli. Oczywiście nasi pasażerowie są świetni, tylko ci, którzy jeżdżą, ale my jeszcze chcemy, żeby ich więcej jeździło. Wydaje nam się, że są dosyć bezpieczne, ale to nie wiadomo, bo różnie bywa na drogach, jak wszędzie. Nie są MPK-i bezpieczne, tylko raz mnie pan za bilet skarał, że nie miałem. Jedyne, co denerwuje w komunikacji miejskiej, to właśnie kanary, ale spokojnie, kanarę łatwo rozpoznać, trzeba stać przy głównym wejściu. Jak kanar ten wchodzi, taki charakterystyczny steczko, to od razu wychodzić razem z nim i można sobie poradzić. Ja tak powiem dla ścisłości, bo kolega niekulturalnie się wysławia, kanar to ten pan, który chodzi i bilety sprawdza. Spektaklem Magiczny sklep na podstawie George'a Wellsa Teatr Lalki w Łomży otwiera nowy sezon artystyczny. Warto tutaj dodać, że jest to już 29. sezon artystyczny, a w przyszłym roku będziemy obchodzili mały, skromny jubileusz 30-lecie naszego teatru. A wiesz, Janku, za niecały miesiąc będą twoje... No, tak, no urodziny. Magiczny sklep zabawkami, dosyć trudna historia do zrealizowania w teatrze. Przygotowania do tego spektaklu trwają rzeczywiście już dosyć długo, bo myślę, że gdzieś tak od około roku rozmawialiśmy z Pawłem na temat powstania tego spektaklu w naszym teatrze. Szukaliśmy formy, szukaliśmy pomysłu. Wells napisał bardzo krótkie opowiadanie. Ja to opowiadanie zaadaptowałem na sztukę teatralną i chciałem zrealizować taki spektakl, który jest jakimś takim też moim kompendium twórczym. Zawarłem w tym spektaklu kilka różnych takich pomysłów z wcześniejszych moich realizacji, niektóre są nawet również i teksty w tym dramacie włączone właśnie do magicznego sklepu. Chronik na biegunach. Zależało mi również na widowisku, które trochę będzie inne niż dotychczasowe.
Dlatego, że ten spektakl łączy w sobie kilka różnych gatunków teatralnych. Na pewno jest to teatr formy, jest to widowisko poetyckie, są włączone multimedia, jest włączona animacja i taka technika, która w zasadzie w tej chwili jest już w polskim teatrze zanikająca, bunraku. Miło nam. Jest trochę teatru również i iluzji, więc myślę, że wypowiadamy się różnymi środkami teatralnymi, budując widowisko dla dzieci i to dla małych dzieci. Niby ono jest dosyć złożone w takiej warstwie filozoficznej, ale myślę, że poprzez percepcję dziecka trafi. Dlatego, że mówimy o marzeniach. Mówimy o marzeniach, które gdzieś zawsze są w nas, i o zabawie dziecka. Rzeczywiście jest tak, że w spektaklu widzimy retrospekcję pewnego zdarzenia, które dopiero, jak to często bywa po czasie, nabiera właściwych proporcji, właściwego znaczenia. Ponieważ kiedy w naszym życiu dzieje się coś ważnego, to nie zawsze w tym momencie akurat zdajemy sobie z tego sprawę. Dopiero po pewnym czasie, przez pryzmat już dojrzałości czy innego spojrzenia na świat, okazuje się, że dana postać czy dane miejsce wywarły na nas tak ogromne znaczenie, tak ogromne wrażenie, czy miały dla nas tak wielkie znaczenie, że wręcz wpłynęły na nasze późniejsze wybory i późniejsze życie. W pracy nad magicznym sklepem ja osobiście skupiłem się na budowaniu tego klimatu i charakterystyki postaci, które okazały się być tak ważne dla naszego głównego bohatera. Jedną z takich osób jest sprzedawca w magicznym sklepie, który roztaczał wokół siebie specyficzną aurę, miał w sobie coś niesamowitego i to muzyka też go w jakimś sensie dopowiada. Dla mnie to jest opowieść, która nie ma jakby linearny scenariusz, więc tam nie ma prostej ścieżki, tak jak w zwykłych dramatach, że dzieci oczekują, że skąd dokąd dochodzimy. Jest to po prostu bardziej takie jakby wejście w pamięć albo w fragmenty pamięci dziecięcej. Więc myśmy stworzyli scenografię, która się jakby patrzy nieco przez soczewkę łupy, jakby powiększenie tego świata dziecięcego i taka jakby też w swoisty sposób jakby takie zaostrzenie na niektóre segmenty pamięci dziecięcej, które dziecko pamięta, widzi świat troszkę w inny sposób niż dorosły przez metaforę, widzi na przykład w zwykłych rzeczach rzeczy magiczne. I dla mnie jakby ta magia, która jest później we wnętrzu sklepu ukryta w jakichś pudełkach, to są też jak pudełka pamięci w jakiś sposób, pamięci o pewnych sytuacjach, o zdarzeniach. Nie wszystkie oczywiście ilustrujemy i się pojawiają w tym, co my robimy na scenie, natomiast jakby te dziwne strzępki pamięci w jakiś sposób przez tę metaforę łagodzą jakby spojrzenie dzieciaka na świat. Chodzi o to, że my tam też opowiadamy o dosyć poważnych rzeczach, tak jak o czasie, o śmierci, o mijaniu się z ojca z synem. Proszę pana, to interesujące. Nieprawda. Janku. Tak, proszę pana? Jeśli chcesz, dostaniesz 3. Tak? A jeśli chcesz, dostaniesz jeszcze jedno. Oj, bardzo bym chciał, proszę pana. Już jest w twojej kieszeni. Naprawdę? Wydaje mi się, że ten obraz czasów minionych w pamięci aktora rozpoczynającego spektakl, on byłby niekompletny bez zbudowania aury poetyczności czy właśnie muzyki, która otacza ten świat. Ona, myślę, dopowiada. I mniej tu jest efektów dźwiękowych, a raczej właśnie budowanie klimatu, pewnej nostalgii, pewnej liryki na pewno też. Więc to jest taka praca wymagająca też
pewnego dystansu wobec własnej przeszłości. Dlatego było to pasjonujące i też wymagające, aby tworzyć taką przestrzeń, takie postaci, opowiadać o emocjach, o przeżyciach, o pamięci. Jest jedna piosenka, ale ta piosenka, zaśpiewana przez panią Antoniuk, jest opowieścią o tym samym, właśnie o wspomnieniach. Ten spektakl, na pewno nie jest to widowisko banalne, że gdzieś tam będzie bardzo oddziaływać na wyobraźnię dziecka. Jest taką ciekawą propozycją repertuarową. Na pewno nie jest to spektakl komercyjny. Myślę, że powinno być to też widowisko, które chętnie mogą obejrzeć widzowie w innych miastach, czy gdzieś tam może na przeglądach, pod warunkiem, że rzeczywiście to, co robimy, będzie na to zasługiwało. Ale jest to taki teatr nieco inny od wcześniejszych naszych realizacji. Na pewno dużo w tym jest poszukiwań twórczych. Myślę, że jest to taka dosyć ciekawa praca nie tylko dla nas, dla teamu, który realizuje to widowisko, ale również i dla zespołu artystycznego, aktorskiego. Mogę służyć, mili panowie. Chciał Adam Chętnik nie być działaczem politycznym, nie było to w jego naturze, ale chciał załatwiać potrzeby ludu tej ziemi. Niewątpliwie był to człowiek bardzo pracowity, taki, który koncentrował się na najważniejszych celach. Był to patriota, który w zasadzie swoje życie osobiste poświęcił dla dobra ojczyzny. Dzisiejsza wystawa dotyczy okresu lat 1922-27, kiedy Adam Chętnik posłował. Jest to jedna ze sfer życia i działalności dziadka Adama Chętnika, właśnie mniej znana. Ta wystawa jest też odpowiedzią na pytanie wielu osób, wielu pytań, które zadawały mi osoby na różnych uroczystościach w tym roku. A czy Adam Chętnik był tylko etnografem, etnologiem, historykiem? Myśmy nie wiedzieli, że był patriotą, zajmował się dziełami niepodległościowymi. To jest o tyle istotne, bo ta sfera działalności, której urywkiem jest nie tylko ta wystawa, miała szalone konsekwencje w życiu Adama Chętnika. Ja podliczyłem na dzisiaj po kwerendzie archiwalnej, że był 17 razy aresztowany. Oczywiście można powiedzieć, że działalność kulturowa, ale działalność kulturowa w tamtych czasach to była też polityczna i niepodległościowa. Miał 2 wyroki śmierci, za co? Między innymi właśnie za działalność niepodległościową. I znakomicie ten temat wystawy wpisuje się w tą problematykę, którą w tej chwili chcę przybliżać społeczeństwu, odbiorcom i pokazywać właściwie sylwetki Adama Chętnika, że to nie jest tylko skansen kurpiowski, wielkie dzieło jego, ale olbrzymia, olbrzymia praca na rzecz regionu, na rzecz Polski, na rzecz niepodległości. Kurpie byli strasznie dotknięci przez I wojnę światową. No i Adam Chętnik był kimś takim, który próbował rozpostrzeć tak jakby parasol ochrony nad Kurpiami. On próbował ich zorganizować, stąd też już w 1919 roku podjął próbę
skupienia kurpiów wokół idei niesionych przez Związek Puszczański. To była, można powiedzieć, organizacja, która skupiała bardzo wielu kurpiów. Na przykład w roku 1920 na takim zjeździe kurpiów w Łysych podobno było około 15 tysięcy kurpiów, którzy chcieli coś robić, którzy przyjechali posłuchać i Adama Chętnika, i posłów łomżyńskich. W 1923 roku, po wielu przejściach tych polityczno-niepodległościowych, wojna bolszewicka, plebiscyt warmińsko-mazurski, region kurpiowski, czy mieszkańcy regionu kurpiowskiego, zgromadzeni wiele razy na wielotysięcznych wiecach, wręcz życzyli sobie reprezentacji w Sejmie regionu kurpiowskiego. Padło na Adama Chętnika, w sposób naturalny został do tego przywołany jako inicjator wielu działań niepodległościowych. Wnioski były o charakterze gospodarczym, rozwiązujące problemy leśne, melioracje wodne, różnego rodzaju kwestie podatkowe, bolączki tej ziemi. Więc pracował w dwóch komisjach, Komisji Odbudowy i Komisji Rolnictwa, tu będzie dokładnie na tej wystawie jest to udokumentowane, więc koncentrował się przede wszystkim na bolączkach. W 1927 roku zrezygnował z działalności politycznej, bo napisał, że politykiem nie jest i właściwie nie odpowiada mu koncepcja jego życia w układach politycznych. Ale do 1936 roku, jak dokumenty podają, jego wnioski były realizowane przez kolejne rządy. Więc skoncentrował się na tym, na czym powinien się koncentrować ten, kto służy swojej ziemi. Adamowi Chętnikowi chodziło o to, żeby uregulować sprawy społeczno-gospodarcze na kurpiach, a była to, można powiedzieć, heroiczna wręcz praca, ponieważ zarówno w okresie zaborowym, jak i później były duże problemy, żeby ten obszar, który bardzo różnił się i pod względem fizjograficznym, i pod względem gleb oraz kultury ludzi, którzy tam mieszkali, żeby to właściwie funkcjonowało w nowej rzeczywistości. Na wielu płaszczyznach on tą swoją działalność oświatowo prowadził, między innymi wydawał czasopisma specjalnie dla kurpiów przeznaczone, takie jak Gość Puszczański czy Goniec Pograniczny. Bardzo interesował się sprawą Polaków mieszkających na Mazurach, po drugiej stronie granicy, tu gdzie kurpie graniczyły z Prusami. To jest jedno ze sztandarowych działań Adama Chętnika. W 1919 roku działał już Centralny Komitet Mazurski. Adam Chętnik w ramach tego Centralnego Komitetu dostał pełnomocnictwo od rządu i od komisarza komitetu do organizacji działalności plebiscytowej. Podjął się tego, powołał do tego Związek Puszczański, potem przeszedł w nazwę Związek Kurpiowski. W ramach tego Związku Puszczańskiego przewodził wszelkim akcjom i przewodził wszelkim całej logistyce działania na rzecz polskości tych Mazurów pruskich, jak to nazywał. I to była jedna ze sztandarowych działalności, za którą zresztą był ścigany przez Niemców, przez różnego rodzaju nieprzyjaciół. Jak sam pisze, było wiele napadów rewolwerowych i bezpośrednich na niego, pomijając kary więzienia. Czyli to była bardzo wyrazista jakby droga patriotyczna Adama Chętnika i te wydawnictwa, które Adam Chętnik wydawał, Gość Puszczański, Gość Pogranicza, to były wydawnictwa wydawane przez Adama Chętnika właśnie na rzecz agitacji plebiscytu warmińskiego, niestety przegranego, ale jest to spory wątek bardzo wytężonego wysiłku. Spotkałem się z dokumentami Adama Chętnika, dziadka, który opisuje straszliwe metody, tak to określę, stosowane przez Niemców i nieprzyjaciół Polski na terenach, przed plebiscytem, na terenach tam, gdzie mieszkali Mazurzy Pruscy. I to bym chciał w jakiś sposób jeszcze przybliżyć i dokumentować w ramach akcji Adam Chętnik Nieznany, bo społeczeństwo powinno wiedzieć i znać, jak się zachowywał
naród niemiecki, czy politycy, prawda, tego narodu względem Polaków. Jakie metody stosowali, jakie straszliwe represje. Z pierwszych ust, czy z pierwszej ręki mam to świadectwo w archiwach i będę chciał to przybliżyć. Myślę, że ta wystawa odzwierciedla to, co było najważniejsze dla chętnika. Przede wszystkim miłość do ojczyzny, tak jak jest motto wystawy. Czyniąc, zastanawiałem się, czy to będzie dobre dla Polski. W zasadzie to streszcza całe życie Adama Chętnika. To, co robił dla społeczeństwa, zawsze było na pierwszym miejscu. Rodzina czasem musiała poczekać. Można powiedzieć, że około roku trwały przygotowania do tej wystawy. Praca była trudna, ponieważ jest to w zasadzie kilka lat tej działalności sejmowej, czyli lata 20, kiedy to trzeba było ten temat rozwinąć, ale udało nam się. Mamy tu z różnych instytucji, archiwów, dokumenty, takimi chyba najnowszymi i nieznanymi do tej pory. Mówię tak, ponieważ rodzina pana Jacka Chętnika i on sam też to zauważyli. Były dokumenty z Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, ale mamy też wiele innych dokumentów, które myślę, że dla nawet znawców tematu, jakim był Adam Chętnik i jego działalność, będą zupełnie nowe. Myślę, że to jest warte zobaczenia i tego, żeby polecić innym. Dziękuję muzeum, że podjęło ten temat. Ja sam będę zapoznawał się z materiałami. Jest dużo ciekawostek, mi nieznanych. Wiem, bo z organizatorami wystawy rozmawiałem. Muzeum tę wystawę będzie prezentowało do końca tego roku. Będziemy zapraszali tutaj szkoły i oczywiście zwiedzających z różnych stron, nie tylko Kurpiowszczyzny, prawda, województwa podlaskiego, ale ta wystawa będzie wystawą wędrującą. Przygotowaliśmy ją tak, żeby po zapakowaniu ona mogła dotrzeć bezpiecznie w dowolne miejsce naszego kraju, naszego regionu. I o to nam chodziło właśnie, żeby ten rok 15 przedłużyć też na rok 16, żeby Adam Chętnik istniał również w szkołach, w instytucjach w roku 16.
matko, ja wiem. Wiele nocy nie spałaś, gdy przy pryczy klęczałaś, gdym ja chory był. W ciszy nocnej szeptałaś, Boże spraw, Boże ratuj me dziecię. Boże daj, by mój synek maleńki wyzdrowiał i żył. Dzisiaj, gdy gromadzimy się w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Dolinie Pamięci, pragniemy po 17 dniach, kiedy po raz pierwszy, 1 września, usłyszeliśmy głos, sygnał syren, dzisiaj ponownie w tej godzinie, 15 godziny Miłosierdzia, przypomnieliśmy jeszcze raz ten wymiar głosu wzywającego do czuwania. 17 września, czyli powszechnie tak historycy nazywają tą, określają to datę mianem czwartego rozbioru Polski. 17 września, czyli efekt paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku, paktu niemiecko-sowieckiego, na mocy którego dokonano podziału Polski i na mocy którego 17 września Armia Czerwona wkroczyła do Polski. Nieprzygotowane tereny wschodnie udało jej się szybko opanować, ponieważ Polska nie była przygotowana na atak z dwóch stron. W tym dniu przeżywamy Światowy Dzień Sybiraka. Naszym małżeńskim sanktuarium Miłosierdzia Bożego wspólnie przypominamy sobie okrutny los, jaki spotkał tak wielu naszych rodaków. Jedno ze świadectw Sybiraków przywołuje napis nagrodny, jaki znalazł się na mogile Polaka, który zmarł na nieludzkiej ziemi. Ten napis w kilku słowach oddaje prawdę o Sybirakach. Urodził się wolny, żył prawy, umarł w niewoli. Współmęczennicy towarzyszowi, zmiłuj się nade mną, Boże, choć mnie podeptał człowiek. 17 września w Łomży byli Niemcy, ponieważ Niemcy, zdobywszy Łomżę 11 września, praktycznie opanowali ją i zarządzali Łomżą do 27 września. Rosjanie do Łomży wkroczyli dopiero 29 września i od tego momentu możemy mówić o okupacji sowieckiej, tej pierwszej okupacji w czasie II wojny światowej, okupacji, która naznaczona była dla mieszkańców ziemi łomżyńskiej wywózkami, aresztowaniami, rusyfikacją, włączeniem ziemi łomżyńskiej do Białoruskiej Republiki Socjalistycznej, językiem rosyjskim w szkołach, czyli utratą niepodległości. Zesłańcy na Sybir rodzili się wolni. Byli dobrymi, prawymi, szlachetnymi ludźmi. Niezasłużona, okrutna kara spotkała ich przecież tylko za to, że byli Polakami. Tysiące tych narodowych męczenników umarło w syberyjskiej niewoli. Przypomnijmy, że wielu nie doczekały się nawet mogiły krzyża na grobka. Są nasze słowa w naszym języku, od których przez pokolenia Polacy w serca mocniejsze życie, a w oczach krople suszy. Bóg, wojsko polskie, osobną historię. Historię nabrzmiało dramatycznymi wydarzeniami. Historię oznaczoną cierpieniem fizycznym i jeszcze większym bólem duchowym. W ciszy nocnej szeptałaś, Boże spraw,
Boże, ratuj me dziecię. Boże, daj, by mój synek maleńki wyzdrowiał i żył. Hasło pamięć zmarłym, żyjącym pojednanie, będące mottem jednego z dotychczasowych marszów, staje się przesłaniem dla przyszłych pokoleń. Sybiracy przebaczyli swoim oprawcom, ale nie zapomnieli. Nam też, dopóki żyjemy, zapomnieć nie wolno. Musimy pamiętać i przekazywać prawdę o tamtych tragicznych czasach młodemu pokoleniu. Matko Polska, ty szłaś poprzez step i zawieje, po lekarstwa ziemniaki, kapustę i chleb, i chowałaś swych bliskich w bezimiennej mogile. W głuchym stepie Irkucku, wśród tajgi i pięknych jej drzew, i chowałaś swych bliskich w bezimiennej mogile. W głuchym stepie Irkucku, wśród tajgi i pięknych jej drzew. Matko moja, to ty, tylko ty mnie uczyłaś kochać Polskę w piosence, w pacierzu i w snach. Dzięki tobie, o matko. Siedemnasty września był szczególnym dniem dla Marka Lechowicza. Tego dnia swoją premierę miał jego film pod tytułem Wygrać z przeznaczeniem. Nareszcie, to jest 4 lata naprawdę wytężonej, ciężkiej pracy. Teraz zrobiliśmy właśnie ponsynchron do tłumaczenia jest zrobionej. Pełna wersja 63-minutowa już na polskiej jest zrobiona. Film opowiada losy polskich dzieci, które na nieludzkiej ziemi straciły rodziców i później z armią generała Andersa opuściły Związek Radziecki. Kolejnym etapem wędrówki była Persja, skąd 733 osoby trafiły do Nowej Zelandii. Większość z tych osób pozostała na antypodach. Chciałem przekazać bardziej holistyczne spojrzenie na to traumę II wojny światowej i na te związane z zsyłkami, bo każdy to na swój sposób przeżywał. Czyli jest tam poezja Zbigniewa Herberta, do tego animacje obrazów Zdzisława Beksińskiego. I to jest właśnie taki asumpt do pełni tego filmu. W trakcie realizacji filmu Marek Lechowicz wspólnie z operatorem Michałem Chojakiem odwiedzili ich z kamerą i zarejestrowali ich wspomnienia. Wśród Sybiraków była między innymi Janina Różycka z Łomży. I to jest hołd głównie dla nich, bo to, co oni zostawiają po sobie, bo niestety już 3 osoby nawet z tego filmu odeszły w sposób naturalny, ale ta polskość, którą przychowuje, tak jak mówię, na antypodach, czyli w Nowej Zelandii, to można się od nich spokojnie uczyć tutaj w Polsce tej polskości na antypodach i języka literackiego. Opiekę artystyczną nad filmem sprawował Jerzy Hoffman. W styczniu tego roku Łomżyniacy mieli szansę obejrzeć pilotażową wersję filmu pod tytułem Człowieczy los. Nosząc odblaski, dajesz sobie szansę na przeżycie.
Dzisiaj postanowiliśmy przypomnieć najważniejsze cechy oraz podstawowe zasady użytkowania elektronicznych podzielników ciepła. Szanowni lokatorzy, uprzejmie informujemy, że w Państwa mieszkaniach zostały wymienione podzielniki kosztów ogrzewania z wyparkowych Exemper na nowoczesne radiowe podzielniki kosztów ogrzewania Doprimo 3 Radio. Co w praktyce oznacza dla Państwa wymiana podzielników? Dotychczas stosowane wyparkowe podzielniki kosztów ogrzewania Exemper mierzyły ilość zużytego ciepła proporcjonalnie do ilości odparowanej cieczy. Nowo zamontowane urządzenia to najnowszej generacji podzielniki kosztów ogrzewania Doprimo 3 Radio. W przeciwieństwie do wyparkowych, podzielniki elektroniczne eliminują zjawisko letniego odparowania cieczy. W podzielnikach tych zużycie ciepła mierzone jest za pomocą dwóch precyzyjnych czujników elektronicznych. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii mają Państwo możliwość samodzielnego monitorowania zużycia ciepła. Każde urządzenie wyposażone jest w elektroniczną plombę, która przekazuje informacje o każdej próbie manipulacji przy podzielniku. Dzięki zastosowaniu modułu radiowego ekipa odczytująca nie będzie wchodziła do mieszkania i zakłócała spokoju domowego ogniska. Podzielnik Doprimo 3 dostępny jest w wersji kompaktowej oraz z czujnikiem zdalnym. Może pracować w trybie jedno- lub dwuczujnikowym. Wyposażony jest w pięciopozycyjny, ciekłokrystaliczny wyświetlacz odporny na działanie wysokich temperatur. Pokazuje sekwencyjnie aktualną wartość zużycia oraz wartość na koniec ostatniego okresu rozliczeniowego. Wszelkie próby manipulacji lub demontażu podzielnika są rozpoznawane i zapamiętywane. Symfonik 3 to nowoczesny system umożliwiający zdalny odczyt danych o indywidualnym zużyciu mediów z wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów ogrzewania. Z systemem możliwa jest integracja liczników zużycia innych mediów, np. gazu i energii elektrycznej. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu są połączone w sieć, posiadającą możliwość dwukierunkowej komunikacji. To znaczy każde urządzenie może pełnić rolę zarówno nadajnika, jak i odbiornika. W skład systemu Symfonik 3 wchodzą cztery grupy urządzeń końcowych oraz dwa przyrządy serwisowe. Urządzenia końcowe to elektroniczny podzielnik kosztów ogrzewania Doprimo 3 Radio, moduł Radio 3 do wodomierzy Domacqua M i Istameter M. Ciepłomierz Sensonic 2 z konwerterem optyczno-radiowym Optosonic 3 Radio. Zalety. Odczyt urządzeń odbywa się automatycznie bez wizyty w mieszkaniu. Dowolny termin prowadzenia odczytów. Przeprogramowanie, zmiana okresu rozliczeniowego odbywa się zdalnie. Elektroniczna plomba informująca o próbie manipulacji przy podzielniku. Trwale zapisywany kod błędu, data wystąpienia. Bezpieczny, kodowany system transmisji danych. Możliwość rozbudowy systemu o kolejne liczniki. Nowoczesny design. Szanowni lokatorzy, w trosce o jak najbardziej efektywne gospodarowanie ciepłem prezentujemy kilka porad, jak korzystać z centralnego ogrzewania, tak aby było ciepło i niedrogo. Nie zastawiaj i nie zasłaniaj grzejnika meblami. Nie zabudowuj grzejnika panelami i tym podobne. Nie wieszaj mokrych ubrań na grzejnikach. Zasłanianie grzejnika powoduje, że ciepło nie jest oddawane do pomieszczenia, a dodatkowo może spowodować wzrost naliczania jednostek przez podzielnik kosztów ogrzewania. Nie korzystaj z mikroszczeliny w oknach. Efektywnie wietrz mieszkanie zgodnie z poniższymi zaleceniami. Zakręć zawór termostatyczny. Odczekaj około 10 minut. Otwórz okno na oścież i wietrz intensywnie przez kilka minut. Zamknij okno. Odczekaj 10 minut. Ustaw zawór termostatyczny na wybraną temperaturę. Zamontuj ekrany zagrzejnikowe. Tych kilka prostych zasad pomoże Państwu racjonalnie korzystać z ciepła. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.ista.pl.
Autoserwis Staniurski to gwarancja najwyższej jakości usług. Oferujemy naprawy samochodów osobowych i ciężarowych, prostowanie felg, wulkanizację, sprzedaż opon nowych i używanych w atrakcyjnych cenach, nabijanie i odgrzybianie klimatyzacji, skup samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych do utylizacji. W sprzedaży mamy używane części mechaniczne i blacharskie. Gwarantujemy zadowalające ceny dla klienta. Autoserwis Staniurski. Łomża, ulica Sikorskiego 319, telefon 216 66 25. Auta ciężarowe obsługiwane są w Starym Cydzynie. Telefon 219 28 43 lub 502 162 392.